Raport o stanie miasta, tak został nazwany w zmienionej ustawie o samorządzie, który zobowiązuje prezydenta miasta jako organ wykonawczy. Od tego roku ustawa została przyjęta w roku 2018. Również do przygotowania raportu, który przedstawia działalność prezydenta miasta w roku poprzedzającym, a więc tym, który zakończyliśmy, który trwał od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018. Przygotowaliśmy go i doskonale wiemy w ogóle po raz pierwszy, bo tak dzieje się we wszystkich samorządach zgodnie z nową ustawą, czy znowelizowaną ustawą. A wobec tego jest to dokument, nad którym na pewno będziemy jeszcze niejednokrotnie dyskutować. Dokument, który na pewno będzie podlegał ocenie państwa radnych, jak i mieszkańców Olsztyna. I jestem przekonany, że przedstawiony, o czym powiedział pan przewodniczący, pod koniec maja dokument stanowi podstawę do dzisiejszej dyskusji, do podsumowania roku 2018, do oceny zarówno prezydenta, jego służb, jak i wspólnych naszych działań, bo przecież stanowimy również zgodnie z ustawą o samorządzie pewien kolektyw, który realizuje politykę szeroko rozumianą i strategię rozwoju miasta wypracowaną wcześniej w oparciu o stosowne dyskusje, analizy, materiały, rozmowy z mieszkańcami i który jest dokumentem, jeśli mówimy o strategii rozwoju miasta przyjętym 30 października 2013 roku, właśnie obowiązującym do roku 2020, do zakończenia 2020. A więc na pewno, tak jak robimy to ocenę i ewaluację rokrocznie tego dokumentu, tak i teraz, jak i w przyszłym roku, będziemy zarówno dyskutować o tym, w jaki sposób tę strategię realizujemy, zrealizowaliśmy, na jakim etapie jesteśmy, co przed nami i co nowego powinniśmy do naszej strategii wprowadzić. Ja oczywiście nie będę się dzisiaj silił na prezentację tego bardzo obszernego dokumentu, który został przygotowany, przekazany państwu radnym, a jednocześnie udostępniony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, a więc stronie Urzędu Miasta, bo każdy z nas na pewno się z tym zapoznał, a odniosę się tylko do niektórych zagadnień, które w tym dokumencie po prostu zostały ocenione, zostały przygotowane, jak i też świadczą o zaangażowaniu nas, prezydenta Rady Miasta i mieszkańców w realizację strategii i wszystkich celów, tych strategicznych, tych operacyjnych, które tam zostały wymienione, jak i oczywiście innych zagadnień przedstawionych w tym raporcie. A więc rozpoczynając obszar, krótko kilka liczb dotyczący naszego miasta, zapewne wszyscy doskonale o tym wiemy. Obszar miasta cały czas się nie zmienia, wynosi przeszło 88 km kwadratowych i doskonale wiemy, że czekają nas nowe wyzwania w zakresie również rozmów na pewno na temat poszerzenia granic miasta, bo dzisiaj już mamy ograniczone możliwości, jeśli mówimy o rozwoju w sensie inwestycyjnym, jeśli mówimy o rozwoju w sensie mieszkaniowym, jeśli mówimy o szeroko rozumianym rozwoju zrównoważonym naszego miasta. Liczba ludności według danych GUS-owskich jest to 164,515. Jest trochę inna liczba ludności, gdybyśmy sięgnęli do naszych meldunków. Ona jest większa, jest po prostu, te dane GUS-owskie są po prostu dużo wcześniejsze, aczkolwiek państwo doskonale wiecie, o czym wspomniałem również na początku, następuje cały czas proces suburbanizacji, a więc de facto wyprowadzania się naszych mieszkańców do praktycznie zaraz za granicę
do sąsiednich gmin, tam gdzie również jest rozwijane budownictwo mieszkaniowe. Ci mieszkańcy to są nasi mieszkańcy, to są mieszkańcy Olsztyna, którzy w mieście Olsztynie pracują, których dzieci również uczęszczają zarówno do szkół, uczęszczają na różnego rodzaju zajęcia pozaobowiązkowe, a więc również wziąwszy pod uwagę przepływy komunikacyjne i wynikające z tego różnego rodzaju problemy, są to związane oczywiście z tą suburbanizacją i zapewne jest to problem, nad którym pracujemy i będziemy pracować. Jeśli chodzi o podmioty gospodarcze, mówimy oczywiście o podmiotach gospodarczych, zarówno tych małych, których mamy około 95-96% w naszym mieście i oczywiście średnich i dużych, których jest dużo i dużo mniej. Ale jest to znacząca liczba podmiotów gospodarczych i również w tym zakresie tu pokazuje, iż stopa bezrobocia w tym materiale, oczywiście ona oddaje wynik na koniec grudnia roku 2018. Dzisiaj chciałbym poinformować, za miesiąc kwiecień ta stopa bezrobocia wynosi 3,0%. Dochody nasze w ubiegłym roku to był poziom przeszło miliarda 200 milionów złotych. Wydatki to były wydatki na poziomie 1,276 milionów złotych. W ubiegłym roku, jak i co roku, robimy ocenę gminy pod względem jej możliwości finansowych, kondycji finansowej. Taką ocenę w ubiegłym roku dokonała dla nas instytucja Moody's Public Sector Europe, a więc organizacja ratingowa, która ma swoją siedzibę w Londynie. Chciałbym tylko powiedzieć, że jest kilka takich organizacji działających na terenie Europy. My oczywiście wybieramy zawsze jedną z nich w drodze postępowania przetargowego. Eksperci z tej firmy ocenili i podkreślili, iż ocena finansów naszego miasta odzwierciedla umiarkowany poziom zadłużenia, odpowiednie rezerwy gotówkowe miasta, rosnące przychody z podatków. W ocenie specjalistów dobre wyniki finansowe wpłynęły również na poprawę płynności gminy Olsztyn w ciągu ostatnich 2 lat. Mówiąc o strategii rozwoju naszego miasta, określimy wizję. Wizję miasta Olsztyna jako nowoczesnej aglomeracji z dobrze rozwiniętymi funkcjami metropolitalnymi, tworzone przez unikatowe środowisko przyrodnicze. Tu podkreślam, cały czas jesteśmy dumni, że takie środowisko mamy. Staramy się poprzez nasze działania jak najlepiej dbać o to środowisko, bo dzisiaj każdy po prostu z potencjalnych inwestorów, jak i nowych mieszkańców patrzy, chcąc w danym czy w danej lokalnej społeczności zamieszkać i pracować, jaka jest i jakie są warunki związane nie tylko z pracą zawodową, ale i również tym wolnym czasem, spędzania tego wolnego czasu i warunkami środowiskowymi, które w dobie zmieniającego się klimatu szczególnie są ważne. Wyjątkowa jakość życia i konkurencyjne warunki prowadzenia biznesu. Taka jest nasza wizja rozwoju naszego miasta Olsztyna, którą zapisaliśmy w strategii, którą konsekwentnie realizujemy. Chciałbym również przedstawić kilka tutaj wybranych realizacji naszych celów, zarówno tych strategicznych, jak i operacyjnych, które dotyczą rozwoju przyjętego w ramach strategii rozwoju miasta Olsztyn 2020, o czym wspominałem, w trakcie której to strategii jesteśmy na praktycznie końcowym etapie przed rokiem 2020 i jeszcze oczywiście przygotowaniami do opracowywania tej nowej. Wzrost poziomu kapitału społecznego ma niezwykle ważne znaczenie w rozwoju naszego miasta, tym zrównoważonym, tym związanym z aktywnością naszych mieszkańców. Między innymi to budowanie tożsamości miasta realizujemy poprzez różne projekty. Jednym z tych projektów angażujących naprawdę bardzo
Możemy powiedzieć, wzorowo naszych mieszkańców jest projekt Podwórka z Natury. Zrealizowaliśmy dwie edycje. Jesteśmy na etapie trzeciej w tej chwili edycji. Między innymi podaję tutaj przykłady, czy to podwórko przy ulicy Żeromskiego 34, przy Limanowskiego 412, tak zwany Majodrąc, czy podwórko z biegu ulicy Puszkina, Żeromskiego i Jagielloński, tak zwany Zaułek Optymizmu. Ja wiem, że jeszcze nie wszystkie te projekty do końca zostały zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców i przygotowanymi projektami wspólnie z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim. Wielkie podziękowania dla Katedry Architektury Krajobrazu i dla pracowników Uniwersytetu, oczywiście i również naszych urzędników, którzy są w to zaangażowani, bo zaangażowanie mieszkańców przy niewielkich nakładach, a na pewno oczekiwanych potrzebach jest niezwykle daleko idące i tutaj należy im gorąco i serdecznie podziękować. Te projekty będziemy realizować, jestem przekonany, w kolejnych, następnych latach, bo takie mamy plany i już przygotowujemy po prostu wspólnie właśnie i z naszym wydziałem, który się tym zajmuje, i strategią, funduszami, urbanistyką i również z paniami od kultury, jak i z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim te kolejne projekty, o czym tutaj wspomniałem. Podwórka z Natury to dobry przykład połączenia działań rewitalizacyjnych i społecznych. I tak jak powiedziałem, w tym roku jest to już trzecia edycja tego projektu i zapewne ona będzie miała kontynuację. Jeśli chodzi o dalszą część tych celów, a więc oczywiście również związanych z rozwojem kapitału społecznego, to na pewno szeroko rozumiana rewitalizacja społeczna, którą wykonujemy na rzecz naszych mieszkańców, wspólnie z mieszkańcami, ma swoją niezwykłą i zarówno potrzebę, jak i jestem przekonany oczekiwania i moc, bo przecież w tym zakresie wcześniej opracowaliśmy program, czy też to się nazywa program rewitalizacji miasta Olsztyna w oparciu o ustawę o rewitalizacji, która wyznaczyła określone obszary, jak i określoną ilość osób, które powinny być objęte. Nad tym pracowaliśmy wspólnie z naszymi mieszkańcami. Te obszary zostały wydzielone i te obszary również dzisiaj są zmieniane za przede wszystkim aktywnością naszych mieszkańców i przy udziale i naszych środków, i środków unijnych, bo dzięki temu, że mamy ten program rewitalizacji, łatwiej nam sięgać o dotacje niezwykle potrzebne, niezwykle ważne dla zmieniania i otoczenia, i samego po prostu tego obszaru, który został do tego programu wpisany. Między innymi powstały zrewitalizowane w starych budynkach, w starym budynku konkretnie, nowe mieszkania dla osób, które przede wszystkim oczekiwały rozwiązania ich problemów mieszkaniowych, które związane w części były z wykluczeniem społecznym i jednocześnie część osób to osoby z niepełnosprawnościami, dla których te mieszkania zostały udostępnione. W 28 lokalach zamieszkało 66 osób. Koszt całkowitej rewitalizacji tego obiektu przy ulicy Wojska Polskiego w ubiegłym roku oczywiście został on sfinalizowany. To kwota około 4 milionów złotych. Najbliższe nasze plany, Państwo doskonale wiecie, w ubiegłym roku występowaliśmy o środki, została podpisana umowa, zostały podjęte stosowne uchwały. To jest modernizacja, rewitalizacja budynku przy ulicy Niepodległości, tak zwanego Samotniaka, gdzie prace zostały rozpoczęte, gdzie prace są wykonywane w sposób planowy. Już jeszcze w tym roku będziemy mieć około 90 mieszkań dla naszych mieszkańców. Również jeśli chodzi o podnoszenie tego poziomu kapitału społecznego, to na pewno związane to jest z podnoszeniem jakości miejsc publicznych, służących integracji naszych mieszkańców, bo czy to Podwórka z Natury, czy to jakiekolwiek inne nasze działania, wspólnie z organizacjami pozarządowymi, gdzie trzeba im
serdecznie i gorąco na pewno podziękować za wspólne realizacje bardzo wielu oczekiwanych projektów na rzecz naszego, na rzecz naszych mieszkańców. To wszystkie te działania służą integracji, służą dodatkowemu zaangażowaniu i również po prostu rozwijaniu, to o czym tu mówię, tego kapitału społecznego. W ramach miejsc przyjaznych dla naszych mieszkańców, w ramach miejsc zmiany przestrzeni publicznej zrewitalizowaliśmy, przygotowaliśmy dla mieszkańców nowe miejsca wypoczynku, chociażby przy Placu Pułaskiego, chociażby Górka Jasia, która przez wiele lat stała odłogiem i nie była wykorzystywana. Przypomnę tylko, że również oczekiwania te, które były formułowane, kierowane do prezydenta, do Rady Miasta w zakresie przygotowania Placu Zabaw, w zakresie wykonania fantraku i również monitoringu zostały w tej chwili przygotowane, są realizowane przetargi, które niebawem wyłonią wykonawców i te brakujące funkcje niebawem również zostaną dostarczone czy też umiejscowione zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców na tej przestrzeni Górki Jasia. Plaża nad Jezioro Skandą, wspaniałe miejsce, gdzie dzięki aktywności mieszkańców Rady Osiedla i mieszkańców Olsztyna powstało nowe miejsce wypoczynku, gdzie również tutaj mamy, tak jak i nad jeziorem Ukiel, możliwość aktywnego wypoczywania, spędzania, rekreacji, uprawiania turystyki. Planty miejskie to jest kolejny projekt przestrzeni publicznej, która zmieniła swoją, zarówno jeśli chodzi o otoczenie, jak i ogląd. I doskonale wiemy, że tam no i bardzo chętnie nasi mieszkańcy lubią spędzać czas w tym miejscu stronnym, za tą grodą, a jednocześnie również organizujemy sporo różnych wydarzeń właśnie z organizacjami pozarządowymi i z naszymi instytucjami, które podlegają prezydentowi i miastu. Wzrost kapitału społecznego jest to oczywiście tutaj krótkie podsumowanie, niezwykle ważne w rozwoju naszej strategii. Był to jeden z pierwszych, a w zasadzie pierwszy cel wyszczególniony. Jestem przekonany, że wykonaliśmy sporą pracę, ale też doskonale wiemy, że jeszcze sporo po prostu mamy do wykonania. Wzrost napływu kapitału inwestycyjnego jest to też jeden z celów, który został wyszczególniony w naszej strategii. I tutaj na pewno duży nacisk kładziemy, Państwo doskonale o tym wiecie, bo przecież bez Waszych stosownych decyzji, zarówno tych merytorycznych, jak i finansowych, nie byłaby możliwa realizacja tak ambitnych planów. A jest to związane z edukacją zawodową, jest to związane z kursami kwalifikacyjnymi. W ramach działań edukacyjnych zrealizowaliśmy kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach zawodowych. Tych kursów było w ubiegłym roku 12. Jest to dokształcanie naszych nauczycieli, podnoszenie poziomu ich umiejętności, bo przecież dzisiaj doskonale wiemy, nowoczesna gospodarka wymaga po prostu tego, ażeby było tak zwane w obiegu kształcenie ustawiczne, gdyż chcąc nadążyć i sprostać oczekiwaniom nowych wyzwań technologii, po prostu takie działania w zakresie edukacji, zarówno w stosunku do naszych nauczycieli wraz z nimi, jak i oczywiście uczniów musimy podejmować i podejmujemy. Nowe kierunki kształcenia, 4 kierunki kształcenia, to jest technik automatyk, technik spedytor, technik transportu kolejowego, kierowca mechanik. To tylko niektóre z nich, które tutaj wymieniłem, ponieważ to dotyczy kilku naszych szkół. Państwo doskonale wiecie, jest tu na tym akurat slajdzie pokazana nasza szkoła jako zespół szkół mechaniczno-energetycznych, która za prawie 30 milionów złotych w ubiegłym roku i w tym roku następuje zakończenie tego projektu. Przechodzi wielkie przeobrażenia w zakresie zarówno wymiany wszystkich instalacji związanych z pobieraniem energii, również w ramach efektywności energetycznej cały obiekt został
docieplony. Również przygotowywane są obiekty warsztatowe, bardzo nowoczesne do nowoczesnej nauki w tej szkole, właśnie w różnych kierunkach. Kupujemy bardzo nowoczesny sprzęt, który pozwoli właśnie kształcić na wysokim poziomie. Również takie działania zostały podjęte ze strony Zespołu Szkół Budowlanych, Zespołu Szkół Gastronomiczno-Spożywczych, Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Handlowo-Gastronomicznych, Zespołu Szkół Ekonomicznych, przepraszam, Zespołu Szkół Telekomunikacyjno-Elektronicznych, Zespołu Szkół Samochodowych. A więc oferta, proszę mi wierzyć, jest bardzo bogata. Nasze szkoły cały czas się rozwijają, korzystają z różnych również programów i projektów miękkich na rzecz podnoszenia, o czym mówiłem, poziomu zarówno wykształcenia nauczycieli, jak i uczniów. Natomiast w przedszkolach również włączamy w te działania rodziców, którzy znakomicie nam pomagają, ażeby to przyszłe pokolenie odpowiednio mogło być przygotowane do przyszłego życia dorosłego i tego zawodowego i społecznego. Kursy, podsumowując, są prostą, skuteczną reakcją na zapotrzebowanie rynku. Cieszą się dużym zainteresowaniem także osób spoza Olsztyna, bo oprócz tych tutaj, o których wymieniłem, zespołów szkół, to również ośrodek doskonalenia nauczycieli, nasz ośrodek, organizuje kursy dla naszych nauczycieli, które to cieszą się dużym powodzeniem, a jednocześnie bardzo wiele osób, nauczycieli z województwa, którzy oczywiście opłacają możliwość uczestniczenia w tych kursach, bierze w nich udział. A więc widzimy, że jest takie zapotrzebowanie i na pewno cieszymy się z tego, że możemy po prostu rozwijać potencjał i tak zwany kapitał ludzki związany z edukacją, szeroko rozumianą edukacją, i tu wielkie słowa podziękowania i uznania dla wszystkich, którzy do tego się przyczyniają. Jeśli chodzi o wysokiej jakości edukacji przedsiębiorczości, to tutaj też ważnym, o czym jest wspomniane i są dane podane w tym raporcie, jest działalność edukacyjna Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Jak Państwo wiecie, Park Naukowo-Technologiczny realizowany był w ramach programu operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Pojawiało się wtedy wiele różnego rodzaju opinii, a po co nam ten park, to tylko są koszty, to nie ma żadnego i nie będzie mieć żadnego znaczenia. Dzisiaj stwierdzamy wprost przeciwnie. Znakomicie Park Naukowo-Technologiczny pracuje, zarówno jeśli chodzi o stworzenie miejsca dla nowych przedsiębiorstw, nowo zakładanych przedsiębiorstw, tak zwanych startupów, jeśli chodzi o budowane średnie firmy, jak i również po prostu edukację skierowaną do najmłodszych, zarówno przedszkolaków, jak i dzieci szkolnych, które nie tylko z Olsztyna przyjeżdżają na organizowane kursy, ale praktycznie z całego województwa. Zajęcia kreatywne były organizowane w ubiegłym roku w kilku edycjach. W sumie wzięło udział przeszło 10 tysięcy uczestników, natomiast spotkania dla uczniów szkół ponadpodstawowych, studentów, wzięło w tych spotkaniach udział 747 osób. Różne projekty były realizowane i oczywiście to wszystko zostało wyartykułowane w raporcie, który Państwo otrzymaliście. Zajęcia w OPNP na pewno wpisały się do kalendarza wydarzeń w tej jednostce. Cieszymy się, że tak duża ilość spotkań się odbywa. Również inne spotkania, które miały miejsce, inne wskaźniki pokazując, to tych spotkań było dla dzieci, może w ten sposób powiem, 30, dla 14 spotkań dla młodzieży już starszej, a więc tych liczb, które tutaj wcześniej przedstawiłem, to też na pewno stanowi o zaangażowaniu zarówno samego parku, zarządu i dyrekcji, jak i oczywiście potencjału tego miejsca, a nie tylko miejsca, to przede wszystkim zawsze o tym mówimy, ludzie i
dzięki nim, dzięki zaangażowaniu naszych pracowników możemy powiedzieć, że wiele robimy w tym zakresie, ażeby edukować młode społeczeństwo, jeśli chodzi o edukację przedsiębiorczości i przygotowania do tego dorosłego życia. Wzrost innowacyjności, przyjazne środowisko, Centrum Innowacji, Nowoczesnych Technologii, o czym tutaj już mówiłem, o Parku Naukowo-Technologicznym. Jeszcze podsumowując, dodam, jest przeszło 70 dzisiaj przedsiębiorców działających w Parku Naukowo-Technologicznym. Jest 29 podmiotów prowadzących działalność w inkubatorze przedsiębiorczości i inkubatorze biotechnologicznym. Również funkcjonuje 41 dojrzałych firm. Nasz Park Naukowo-Technologiczny, niedawno Państwo podejmowaliście również stosowne uchwały, była wcześniej uchwała budżetowa, uczestniczy obecnie w bardzo dużych projektach współfinansowanych środkami unijnymi, zarówno jeśli chodzi o startupy, zarówno jeśli chodzi o utrzymanie firm średnich, które funkcjonują. W sumie to jest około 30 milionów złotych, które zostały pozyskane na realizację tych projektów. Te projekty są realizowane wspólnie z innymi parkami naukowo-technologicznymi z Polski Wschodniej. Można powiedzieć, że Park Naukowo-Technologiczny daje miejsce pracy, ponieważ wymieniłem tutaj te wszystkie firmy, około 500 osobom, a więc jest to sporo miejsc pracy, bardzo nowoczesnych technologicznie miejsc pracy i jednocześnie są tam firmy, które poprzez swoją działalność, możemy powiedzieć, promują miasto Olsztyn, bo nie tylko są znanymi firmami na szczeblu regionu, Polski, ale i również na tym poziomie globalnym, międzynarodowym, gdzie uczestniczą w wielu projektach i mogą poszczycić się wieloma osiągnięciami. Rozwój funkcji metropolitalnych, to związane jest m.in. z tym związane jest Regionalne Centrum Komunikacyjne, inwestycje usprawniające miejski system komunikacyjny. Państwo doskonale wiecie, jesteśmy w przededniu, praktycznie jak donoszą media, a jednocześnie mając również pewne informacje, niebawem w tym, najpóźniej w przyszłym tygodniu zostanie oddana do użytku obwodnica Olsztyna. A w związku z tym Państwo też o tym doskonale wiecie. My jako gmina Olsztyn podjęliśmy już wcześniej stosowne działania, żeby przystosować podłączenie naszego wewnętrznego układu komunikacyjnego do tej obwodnicy. Praktycznie zostały zakończone prace przy modernizacji i budowie ulicy Towarowej z podłączeniem do węzła Wschód z wylotem na Wielkie Jeziora Mazurskie. Zrealizowaliśmy, oddaliśmy budowę ulicy Troskiego z podłączeniem do węzła Szczęsne, czyli jest to węzeł Pieczewo. Również wykonaliśmy wspólnie z samorządem województwa podłączenie ulicy Płockiego do węzła Jaroty. A więc to wszystko, co było potrzebne, niezbędne, ażeby przede wszystkim usprawnić układ komunikacyjny z naszej strony, w dowiązaniu do obwodnicy praktycznie zostało wykonane. Liczymy na to, że otwarcie obwodnicy spowoduje również zmniejszenie na pewno ruchu tranzytowego, który dzisiaj odbywa się jeszcze przez Olsztyn, przynajmniej w ślad drogi 16 i częściowo 51. I również przede wszystkim nie będą przejeżdżać te ciężkie tiry, gdzie ich przejazd przez miasto zarówno powoduje uciążliwości smogowe, powoduje uciążliwości związane z hałasem, uciążliwości związane z bezpieczeństwem, niebezpieczeństwem i oczywiście uciążliwości, które wynikają z stanu naszych dróg i niestety tych starych jeszcze niszczenia, czy też zniszczenia w ogóle w tym okresie, kiedy nie było tej możliwości przejazdu
tranzytem, a więc samochody jechały przez miasto. To na pewno znakomicie usprawni również ruch w mieście. Realizujemy drogi trzeciorzędne. To jest duże przedsięwzięcie, przeszło 40 milionów złotych, współfinansowane środkami z Regionalnego Programu Operacyjnego Rozwój Warmii i Mazur. Wykonane zostały już znaczące części połączenia dróg przebiegających przez Jonkowo, przez nasze osiedle Gutkowo i oczywiście ostatni odcinek przez Łuczyk do drogi 16. Praktycznie do końca września zakończymy wszystkie prace i ta alternatywa dla mieszkańców dzielnic zachodnich na pewno znakomicie pozwoli również usprawnić przynajmniej w części ruch. Chciałbym powiedzieć, że mówiąc o Regionalnym Centrum Komunikacyjnym, nie możemy zapominać o projekcie, który był realizowany w ramach ekonomii, również ulicy Partyzantów. Ta ulica Partyzantów przy samym dworcu wraz ze zmianami, które zostały w ramach tego węzła wprowadzone, została zakończona wraz z budową Zatoki Postojowej dla przewoźników prywatnych. Natomiast jesteśmy na finiszu, jeśli chodzi o ulicę Partyzantów i zakładamy, że 1 lipca będziemy mogli puścić również ruch autobusowy, do tego tak się przygotowujemy, a więc po zewnętrznych dwóch pasach na ulicy Partyzantów. Przed nami oczywiście są jeszcze prace związane z odpowiednią przebudową zjazdu. Zgodnie z planem będzie zakończony do 30 czerwca i praktycznie po jego zakończeniu będziemy mieli całość trasy, a więc od ulicy Kamińskiego poprzez tereny Kormorana, osiedla Kormoran, a do Parku Centralnego, Parku Pozamcze, Lasu Miejskiego i Elektrowni na Wadągu wykonane. Z tego jestem przekonany, będziemy my, nasi goście, turyści korzystać, bo zapewne jest to atrakcyjna i kolejna atrakcja, trasa, która będzie wykorzystywana w ramach aktywności tej rekreacyjno-sportowej wszystkich chcących z tego korzystać. Długość wybudowanych ciągów pieszo-rowerowych, ścieżek rowerowych to jest przeszło 10 km. To jest oczywiście podsumowanie roku ubiegłego. Długość wybudowanych i przebudowanych chodników to jest prawie 2 km. Południowa obwodnica, tutaj o czym mówiłem, staje się faktem, z tego bardzo się cieszymy. No a korzystając z integrowanych inwestycji terytorialnych, realizujemy właśnie to, o czym wspomniałem, te inwestycje na Gutkowie, czyli drogi trzeciorzędne, ale nie tylko, bo przecież i kwestie bezpieczeństwa są dla nas bardzo ważne, czyli Regionalne Centrum Bezpieczeństwa, bo przecież również programy, które dotyczą zdrowia, kierowane dla naszych mieszkańców, związane z różnymi działaniami profilaktycznymi, a finansowane przez zintegrowane inwestycje terytorialne są niezwykle ważne dla naszych mieszkańców. Oczywiście mówiąc tutaj o tym kapitale społecznym, nie możemy zapomnieć o tym, że my jako miasto Olsztyn nie działamy w odosobnieniu. Działamy w tych uwarunkowaniach zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. I tu warte jest przytoczenie z pewnych danych, że dzięki podjętym właśnie w roku 2014 stosownym działaniom Ministra Inwestycji i Rozwoju zostały stworzone miejskie obszary funkcjonalne. Oczywiście one były w porozumieniu również uzgadniane samorządem województwa, a w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych, dla którego to obszaru my, jako gmina Olsztyn i otaczające nas gminy, przygotowaliśmy strategię rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego, którą również w ramach tych zintegrowanych inwestycji terytorialnych realizujemy. A więc działamy nie tylko lokalnie, ale działamy tutaj z naszymi gminami ościennymi, a powiem więcej, nie tylko. Mamy strategię rozwoju naszego miejskiego obszaru funkcjonalnego, którą realizujemy opracowaną,
ale również mamy opracowaną strategię olsztyńskiego obszaru aglomeracyjnego, do którego należymy my jako stolica, miasto Olsztyn i wszystkie gminy powiatu olsztyńskiego. Na tym poziomie również przygotowujemy różnego rodzaju i dokumenty strategiczne, jak i staramy się i podejmujemy wyzwania i działania, które mają spójnić i jednocześnie w lepszy sposób starać się wykorzystać nasz łączny potencjał. Myślę, że jest to dla nas wszystkich bardzo ważne. Jeśli chodzi o rozwój funkcji metropolitalnych, no to doskonale wiemy, że jest ich bardzo wiele, że one po prostu wpisują się w strategię rozwoju Olsztyna. Zostało to również przytoczone w celach i strategicznych, i operacyjnych w dokumencie, który Państwu przedstawiłem. Natomiast wzrost dostępności usług publicznych o znaczeniu regionalnym i międzynarodowym to również jest rozwój funkcji kulturowych i tutaj na pewno można wymienić takie fajne wydarzenia, jakimi są Olsztyn Green Festival. W tym roku po raz kolejny organizowany będzie w połowie sierpnia. W ubiegłym roku oczywiście mieliśmy wspaniałą pogodę, wspaniałych artystów, wspaniałą organizację. 30 tysięcy uczestników wzięło udział w tym festiwalu, wydarzeniu, gdzie nie tylko można było oglądać artystów i bawić się z lądu, ale i również z wody. Również warmiński jarmark świąteczny, który rozpoczęliśmy w roku 2009, wpisał się już w tradycję okresu bożonarodzeniowego i co najmniej tych 20 tysięcy uczestników w tym okresie, kiedy go otwieramy, kiedy jest on tutaj na Starym Mieście organizowany, bierze udział i cały czas mamy bardzo wiele jeszcze różnego rodzaju kierowanych do nas zapytań i oczekiwań, ażeby z jednej strony więcej dostawców mogło się prezentować, z drugiej strony, ażeby oczywiście również ten okres przedświąteczny w ramach tego wydarzenia był wydłużony. Oczywiście związane to jest ze środkami, ale na pewno staramy się i będziemy myśleć, jak to można było wyjść naprzeciw tym oczekiwaniom. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o prawo miejscowe, bo przecież to samorząd, czyli my, czyli mieszkańcy, stanowimy również to prawo, które przygotowywane jest przez i może być, czy to prezydenta, czy to Rady Miasta, czy to w formie inicjatywy uchwałodawczej przez mieszkańców i po przedstawieniu projektu uchwały, po zaopiniowaniu stosownym przez Komisję Rady, oczywiście zawsze na końcu każdy projekt staje na Radzie Miasta. I to radni stanowią ostatecznie, jakie prawo w naszej gminie może i obowiązuje. W ubiegłym roku liczba opracowanych, przyjętych uchwał 221, a więc możemy powiedzieć bardzo dużo. Liczba opracowanych, przyjętych zarządzeń. Zarządzenia to są dokumenty przygotowywane przez służby i oczywiście przez prezydenta miasta. 586. Również wracając do tej partycypacji społecznej, nie sposób nie wspomnieć o olsztyńskim budżecie obywatelskim. Jak Państwo wiecie, w ubiegłym roku realizowaliśmy projekty, na które głosowaliśmy w roku 2017. Liczba głosów, a więc tych, które nasi mieszkańcy oddali w roku 2017 na projekty, wówczas również zgłoszone przez naszych mieszkańców, wyniosła prawie 43,5 tysiąca. Ja już macie, ja rozumiem, że liczba projektów 27. W 2018, ponieważ jak wiemy, no jedno kończymy, drugie rozpoczynamy, a więc w 2018 rozpoczynaliśmy tą edycję, która w tym roku będzie po prostu realizowana. Projekty są przygotowane i praktycznie niektóre już rozpoczęte. To wówczas, rok temu,
na projekty, które w tym roku będą zrealizowane, zagłosowała też niemała liczba osób, bo tych głosów było 41,2 tysiąca. Liczba projektów, które przeszły weryfikację i które były poddane posądowi głosowania, 28. Między innymi wspominałem tutaj takie projekty jak Plaża na Jeziorze Skanta, Festiwal Teatru Publicznego, Alejka Spacerowa nad Łyną, Starówka Muzyczne Serce Olsztyna, Podwórko u Stefana, czy spektakl Piotruś Pan były i pokazuje to projekty wybrane przez naszych mieszkańców i realizowane czy to przez stowarzyszenia, czy to przez nasze instytucje, czy to oczywiście przez inne zaangażowane osoby, które zawsze nam w tym po prostu pomagają i uczestniczą. W ubiegłym roku olsztyński budżet obywatelski zamknął się kwotą 3 730 000. Oczywiście były pewne zmiany, bo wiem, że więcej tam jak do budżetu robiliśmy i podsumowaliśmy rok 2018 ze względu na pewne wiadomo rozstrzygnięcia przetargowe w niektórych projektach pieniążków mając je dołożyliśmy, a więc to jest kwota przeszło 3,8 miliona złotych, ale jedna nowa wiadomość i Państwo to doskonale o tym wiecie wszyscy, że zgodnie z nową ustawą o samorządzie jesteśmy zobowiązani w przyszłym roku tą kwotę praktycznie podwoić i na te projekty, na które będziemy głosować w tym roku będą, tak jak powiedziałem, znacznie większe, prawie dwukrotnie większe środki. Raport o stanie miasta, to o czym tutaj mówię, jest to dokument dostępny na stronach internetowych, na portalu miejskim www.olsztyn.eu, jak i w biuletynie informacji publicznej i w związku z tym każdy z mieszkańców, każdy oczywiście, kto zechce, również z osób spoza, może się z tym zapoznać. Przytoczone dane na pewno pokazują obraz pracy wykonanej zarówno przez Radę Miasta, przez urzędników, przez mieszkańców naszego miasta i wszystkim osobom zaangażowanym w realizację tych zadań. Chciałbym gorąco i serdecznie podziękować i oczywiście również zapraszając do realizacji tegorocznego budżetu i tych planów, które przyjęliśmy na początku.